czyli właśnie przybytku Bożego, który Bóg nakazał Izraelowi wystawić na pustkowiu. Myślę, że to będzie właśnie dobre wprowadzenie do dzisiejszego tematu. Hey YouTube, if you want to learn more about the tabernacle. Więc niezwykłe miejsce będzie naszym tematem. Przybytek Izraela na pustkowiu jako zapowiedź przyszłości. No właśnie, ten przybytek taki tajemniczy. Miejsce kontaktu Boga z ludźmi. Oczywiście z różnych stron można o tym przybytku coś powiedzieć. I można na różne szczegóły zwrócić uwagę, no ja chciałbym zrobić taki bardziej wstęp do tego tematu. Bóg polecił, żeby kapłani tutaj w przybytku składali ofiary, które pozwalały uzyskać przebaczenie za grzechy zarówno tych kapłanów, jak i całego Izraela. Tutaj kapłani przychodzili pytać Boga w ważnych sprawach dla Izraela. I chociaż wejście na to podwórze, które tu widzimy, na ten dziedziniec tego przybytku było zarezerwowane tylko dla Lewitów, czyli już pewnej wybranej grupy spośród całego Izraela, a do świątnicy, czyli do tego już samego przybytku, do tego miejsca świętego, mogli wchodzić tylko kapłani, no to cały lud Izraela był żywo zainteresowany, co tam się dzieje, zwłaszcza w Dzień Pojednania. Ten Dzień Pojednania, czyli Jom Kippur, to jest 10. dzień miesiąca Tishri w Izraelu, czyli w naszym kalendarzu taki przełom września, października, bo wtedy było bardzo istotne, czy ofiary zostaną przyjęte przez Boga i jeśli tak, to spodziewać się można, że arcykapłan wyjdzie do całego zgromadzenia, tutaj tego całego obozu izraelskiego, żeby przekazać boskie błogosławieństwo temu obozowi, temu ludowi. No pytanie, które można sobie zadać, dlaczego dzisiaj chrześcijanin w XXI wieku, jak mówimy naszej ery, w XXI wieku po Chrystusie, dlaczego mielibyśmy się interesować tymi tematami? I też dlaczego to powinno interesować jakby również Żydów i cały świat? Przybytek, czyli to, co tu obserwujemy na slajdzie, został wystawiony, zbudowany około 3,5 tysiąca lat temu. Później wiemy, zastąpiony był świątynią. Nie był też może zbyt imponujący, a zwłaszcza nie jakichś imponujących rozmiarów, bo średniej wielkości dom jest większy od tego przybytku.
Obrzędy też w tym miejscu mogą wydawać się niektóre dziwne. Niektóre też z nich były krwawe. No, ale istnieje wiele takich przyczyn, dla których powinniśmy zająć się tą budowlą. I najważniejsza z tych rzeczy jest ta, że przybytek zawiera w sobie nie tylko nasze wczoraj, takie nasze ogólnie ludzkości wczoraj, nie tylko to dziś, ale też jutro. To jest cały boski plan zbawienia. No myślę, że to jest dosyć odważne takie stwierdzenie, ale na pewno potrzeba dowodu, że Biblia naprawdę tego uczy. Nie należy w ogóle przyjmować do swojego serca, do swojego tak jakby zbioru przekonań, które mamy, czegokolwiek, co nie znajduje potwierdzenia w Piśmie Świętym. No, wielokrotnie jesteśmy zachęcani do takiego po prostu doświadczania pewnych nauk. Można odczytać z pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 21. Wszystko badajcie, co szlachetne zachowujcie. Tak więc słuchajmy, rozważajmy i upewniajmy się w Słowie Bożym, co rzeczywiście jest tą nauką Pisma Świętego. Więc początek jakby tutaj to biblijna symbolika. W Ewangelii według świętego Jana w rozdziale pierwszym czytamy o naszym Panu Jezusie Chrystusie słowa, które wypowiedział Jan Chrzciciel. Oto baranek Boży. Te słowa oczywiście nie mogą być brane dosłownie, literalnie. Od razu myślący człowiek rozumie, że baranek w takim kontekście wypowiedziany, kiedy ktoś wskazuje na drugą istotę, na idącego człowieka, to jest pewien symbol. I tutaj słowa Jana Chrzciciela są zrozumiałe. Jezus jest w czymś podobny do baranka z ksiąg mojżeszowych, z pięcioksiąg. Święty Paweł wyjaśnia to w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 5 i wersecie 7, gdzie zapisał, pierwszy do Koryntian, rozdział 5, werset 7, Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha lub jako nasz baranek paschalny. I później święty Jan w objawieniu aż 25 razy nazywa Jezusa barankiem, barankiem Bożym. I jest wiele podobnych takich symboli. Tu oczywiście musielibyśmy cały temat poświęcić właśnie barankowi, a my skupimy się na przybytku. List do Hebrajczyków jest pełen odniesień do tego obiektu. Całe rozdziały 9 i 10 mówią o nim. I święty Paweł stwierdza na przykład, ale Chrystus zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie, uczyniony przybytek. Także jest tu porównanie arcykapłana, który wchodził do przybytku tego właśnie na pustkowiu, tego, który miał Izrael. No i Chrystus, który przechodzi przybytek już niezbudowany ręką ludzką. I gdy spojrzymy do rozdziału 8, właśnie listu do Hebrajczyków, to o tych, którzy sprawowali ceremonię w dawnym przybytku, święty Paweł mówi tak, usługiwali oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich, czy niebiańskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś, mówi, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. Zrobienie wszystkiego dokładnie według wzoru to właśnie też miało wielkie znaczenie, bo Bóg w tym właśnie przybytku postanowił pokazać jeszcze wiele innych różnych rzeczy. Więc miało znaczenie, czy dana rzecz jest zrobiona z drewna, czy jest zrobiona
z miedzi, czy jest zrobiona z srebra, czy ze złota. Było to ważne, ponieważ wszystkie te rzeczy mają swoją symbolikę. I tak w tym wersecie z Hebrajczyków, rozdział 8, werset 5, tam występuje kilka określeń, przynajmniej w naszym tłumaczeniu, takie słowa jak obraz, cień, wzór. One pokazują, że starożytny przybytek miał tylko wskazywać, ilustrować pewne większe rzeczy. Że pewne osoby, pewne rzeczy, wydarzenia z tym związane, ogólnie osoby, rzeczy, wydarzenia Starego Testamentu użyte były, żeby zobrazować coś więcej. I zarówno w tym miejscu, jak i w innych miejscach Nowego Testamentu pojawia się greckie słowo typos. To słowo właśnie ma takie znaczenie, jaką tu mamy definicję. Typos to właśnie jest obraz, cień, wzór. To są wszystkie te rzeczy, które przepowiadają pewne przyszłe rzeczy. Na przykład właśnie baranek i Jezus jako ten, który jest tym prawdziwym Bożym barankiem. No właśnie. Kiedy patrzymy na baranka, to on ma pewne cechy w sobie. No jest to takie zwierzątko, właśnie jak tu widzimy. Jest uległe, miłe, pokorne. To, na co zwraca uwagę Słowo Boże, spokojnie idzie na zabicie. No i tu bardzo dobrze to obrazuje Jezusa, o którym Izajasz napisał. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył swoich ust. To jest Izajasz 53 rozdział. I prorok to wszystko zapowiada 700 lat przed tym, jak Pan Jezus narodził się w Betlejem. Także są to takie już... Sama taka ofiara baranka tego paschalnego, tego w Egipcie, to jeszcze trzeba by cofnąć się około 800 lat od Izajasza, czyli bardzo, bardzo dawno zaistniała pewna rzeczywistość, taka właśnie związana z barankiem paschalnym, z barankiem, którego Izraelici mieli spożywać jeszcze kiedy wychodzili z Egiptu, z niewoli, ale to już w Bożym planie było przewidziane po to, żeby później obrazować coś ważniejszego, coś o wiele większego. W odniesieniu do podróży Izraela właśnie, w tym też do przybytku na pustkowiu, no to święty Paweł idzie nawet jakby jeszcze dalej. On mówi, że to są tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. I w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 10, werset 11, apostoł napisał bardzo ciekawe słowa. Wszystko to przydarzyło się im, czyli właśnie Żydom wędrującym do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan, jako zapowiedź. I w Grece mamy to słowo typ, jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. I zwrot kres czasów jest też dosyć ciekawy w tym wypadku, bo właściwie dopiero w roku 1879 pojawiła się pierwsza taka książka pod tytułem Cienie przybytku, która w jakiś taki uporządkowany, przekonujący sposób wyjaśniła szczegóły tych typów. Więc no, tym bardziej warto zwrócić uwagę na przybytek, który miał przemówić właśnie w czasie no, tego kresu, końca wieku. W jaki sposób przybytek przemawia? Co on w sobie kryje? Widzimy tutaj, jak właściwie ten przybytek wyglądał.
I oczywiście jest wiele tematów, które musimy tu z braku czasu pominąć. Na razie no, spójrzmy na samą budowlę. Przybytek można podzielić na takie trzy części, a więc to, co otacza sam budynek, to jest dziedziniec lub podwórze, jest przedsionek, jest miejsce święte, zwane też świątnicą. To pierwsze, większe pomieszczenie. No i jest miejsce najświętsze przybytku, zwane też świątnicą najświętszą. Dobrze to przedstawia takie też przechodzenie przez te pomieszczenia, przez te miejsca. Takie trzy etapy w rozwoju tych, którzy w wieku Ewangelii, w tym wieku od Chrystusa, w wieku chrześcijańskim, dążyli do tego, żeby stać się kapłanami Boga i Chrystusa, żeby stać się oblubienicą baranka. Taki też zwrot występuje w Nowym Testamencie. I zobaczmy, jak przebiegała droga każdego i każdej z tych osób. W każdym wypadku droga naśladowcy Chrystusa zaczyna się od pokuty. Przez cały ten wiek Ewangelii słychać było takie wołanie. Ono już rozpoczyna się od właśnie Jana Chrzciciela. To samo wołanie powtarza Pan Jezus. I później apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich, trzeci rozdział, werset 18, stwierdza: pokutujcie i nawróćcie się. Tak więc ta pokuta, greckie metanoia, to jest odwrócenie się. To inaczej, greckie metanoia to zmiana umysłu, zmiana sposobu myślenia. Natomiast to nawrócenie, czyli to epistrefo, to jest odwrócenie się, bo zwróceniu uwagi na swój upadły stan, na swoją grzeszność, na swoje braki, na to, że jesteśmy grzesznikami. No, my rozmyślając o tym, zastanawiamy się, że nie chcemy dłużej takimi być i chcemy zmienić swój kierunek życia, swój kierunek postępowania. I to dobrze jest zilustrowane no, przez to, że ktoś wychodzi tego obozu otaczającego ten właśnie dziedziniec przybytku i idzie w stronę bramy. Tutaj bramy, czyli właśnie tych, tu jak widzimy, takich zasłon. No, możemy tak po naszemu powiedzieć, że takich właśnie drzwi tego dziedzińca. I jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 6, w wersecie 44 Jana 6:44 słowa naszego Zbawiciela: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. A więc różne działania Boga prowadzące grzesznika w stronę Jezusa, w stronę tego, który jest Zbawicielem. No bo co widzimy właśnie w tej bramie, która pozwalała na wejście? Co jest tą bramą, tymi drzwiami? No, odpowiada właśnie nasz Zbawiciel. Jezus mówi: ja jestem bramą. Mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, czyli nikt nie wchodzi już w ten głębszy stan, jak tylko przeze mnie. To znane dla nas słowa, choć może rzadko je łączymy właśnie z obrazem, z którego one zostały też zaczerpnięte, że jest pewna brama, którą pokonywali pewni szczególni ludzie w Izraelu, właśnie tam na pustkowiu. Przejście przez bramę oznacza to, że ktoś przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela i na tej podstawie został wpuszczony dalej, czyli został przyjęty przez Boga. Wstęp na dziedziniec przybytku, tam właśnie na pustkowiu, mieli tylko lewici, czyli już
szczególna grupa spośród całego Izraela. A jaka to jest grupa ludzi w wieku Ewangelii? No właśnie są to ludzie usprawiedliwieni z wiary. Ci, którzy mają przystęp do Boga na podstawie osobistej, po pierwsze, tej pokuty, tego nawrócenia, czyli tej drogi wykonanej. No i po drugie, co najważniejsze, że zrozumieli, że o własnych siłach tej drogi dalej pokonać nie mogą. I że Jezus Chrystus jest tym, który przez swoje ofiarowanie się, przez wielką wartość swojej krwi, przez okup, pozwala nam przyjść do Boga. No więc po przyjęciu Jezusa jako swojego Zbawiciela, taka osoba wchodziła do stanu, który można tak właśnie obrazowo, symbolicznie nazwać tym dziedzińcem. I na tym dziedzińcu pierwsza rzecz, taki pierwszy sprzęt tego dziedzińca, tego przybytku, to był miedziany ołtarz. To było coś, co jako pierwsze widziała osoba, która weszła wewnątrz, właśnie weszła na to podwórze. I jako, że na ołtarzu składano ofiary, z których najważniejsze z tych ofiar obrazują naszego Pana Jezusa, no to patrzenie na ołtarz, na to ofiarowanie, które tam było dokonywane, pokazuje, że człowiek wierzący musi patrzeć na ofiarę Pana Jezusa, musi patrzeć na krzyż, musi patrzeć na to, że Jezus zadowolił boską sprawiedliwość przez swoją doskonałość, przez swoje ofiarowanie. Człowiek widzi, że wszystko w jego tym stanie właśnie usprawiedliwienia przed Bogiem, poza jego wiarą osobistą, to wszystko jest wyłącznie Bożą łaską w Jezusie Chrystusie i że wyłącznie okup Jezusa jest tym, co rzeczywiście zapewniło w ogóle jakikolwiek dostęp grzesznego człowieka do Boga. Bo nikt nie mógł wejść o własnej sprawiedliwości. Nikt nie mógł wejść jako nieczysty przed Bogiem, a jedynie mógł wejść ten, no, przed którym stanął Jezus, przed którym, którego, który swoją za swoją sprawiedliwość uznał sprawiedliwość Chrystusa, bo przez swoją wiarę wyznał, że nie trzyma się swojej własnej sprawiedliwości, mądrości, ale ufa w to, że przez Jezusa jest odkupiony. I za tym ołtarzem znajdowała się umywalnia. Oczywiście te wszystkie ilustracje, one są bardzo niedoskonałe, bo nie ma takich bardzo dokładnych opisów wyglądu tych sprzętów. Bardzo ładny był też, myślę, ten filmik na początku, ale właśnie dużo jest kwestią już takiej wyobraźni, jakby artysty, który starał się to oddać. Umywalnia. No, dlaczego ktoś po spojrzeniu na ołtarz szedł do umywalni? Bo patrząc na sprawiedliwość Jezusa, my pragniemy oczyścić swój charakter także właśnie z grzechu, z całego tego brudu. I tam była właśnie woda do oczyszczenia. Święty Paweł w liście do Efezów stwierdza, mamy to zapisane w liście do Efezów, rozdział 5, werset 26, że jesteśmy umyci Słowem Bożym, umyci wodą przez Słowo. I tutaj mamy już pierwszy taką wskazówkę, jak patrzeć na tę wodę, co ta woda może dla nas oznaczać. Jezus powiedział także uczniom w Ewangelii według Jana w rozdziale 15, w wersecie 3. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. A więc Słowo Boże, Słowo Ojca, które przekazał Syn Boży. Tutaj do mycia, jak widać na tym slajdzie, używano dzbanków, które
też przedstawiają sług różnych braci, różne siostry, które podają słowo drugim. Myślę, że w ten sposób, gdy głosimy Ewangelię Chrystusa drugim, możemy zachować pokorę, jako tacy przyrównani do tych dzbanków, czy do tych właśnie tutaj klęczących z tym dzbankiem i obmywających drugim te stopy. Bo w gruncie rzeczy nie jesteśmy na pozycji tego, który z góry ma coś nauczać innych wokół nas, ale powinniśmy to postrzegać właśnie jako taką skromną służbę. To też powinno przypominać nam wieczernik, kiedy Pan Jezus wziął tę miskę z wodą, wziął ten ręcznik i zaczął myć nogi uczniom. Tak, to skojarzenie też jakby nasuwa się przy patrzeniu też i na ten slajd. A więc jeżeli opowiadamy drugim Ewangelię, dajemy drugim też pewne wskazówki co do życia zgodnie ze Słowem Bożym, no to właśnie ta pozycja służby, ta pozycja pokory jest tu bardzo na miejscu. I bardzo wielu chrześcijan jakby pozostawało w takim stanie wiary, w takim stanie oczyszczania się, ale bez takiego kroku jeszcze naprzód, bez takiego kroku w stronę kolejnej bramy albo kolejnej zasłony, kolejnej, raczej właśnie zasłona jest lepszym słowem. To jest zasłona miejsca świętego, czyli tego już samego budynku. Do środka nie mógł wejść już żaden z lewitów. Spośród tych lewitów była jedynie niewielka garstka kapłanów, którzy mogli przejść dalej. I to znaczy, że istnieje taki kolejny krok na drodze wierzącego i to jest znów bardzo pięknie tutaj pokazane w samym przybytku, bo ten krok to oczywiście jest oddanie samego siebie na służbę Bogu, ale już w znaczeniu poświęcenia, czyli jakby śmierci dla swojej własnej woli, przyjęcia w to miejsce woli Boga, przyjęcie Jezusa jako nie tylko swojego odkupiciela, ale swoją głowę, swojego Pana we wszystkich sprawach życia. Można powiedzieć tak, że ktoś, kto wszedł już na samo to podwórze, na ten dziedziniec, to jest ktoś, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i kto stara się odsuwać od grzechu, odsuwać się od takich grzesznych, samolubnych dążeń, odsuwać się od błędów, które wcześniej wyznawał, od wszelkich takich myśli, które są niezgodne z nauką Biblii, ale ktoś, kto idzie dalej, kto poświęca samego siebie Bogu, to tak jakby jeszcze do tego dodaje coś, dodaje takie odwrócenie się od kierowania się w ogóle swoimi takimi samolubnymi kierunkami w życiu, jakby takim decydowaniem w wielu sprawach swoją własną, jakby nie tyle swoją własną głową w tym znaczeniu, że jakby później przestaje się używać tej głowy, ale w tym znaczeniu, że w miejsce tego, co nawet może byłoby dobrą ścieżką, ale taką po ludzku według naszego rozumowania, jest poszukiwanie tego, czego oczekiwałby rzeczywiście Bóg w Chrystusie ode mnie. I jest to pokazane przez te właśnie dwa kozły, które miały być przywiązywane właśnie do tego miejsca świętego. One były przywiązywane do przybytku, a to przywiązanie się oznacza właśnie poświęcenie się Bogu, że jakby ja zostaję i chcę kierować się wolą Bożą dla mojego życia. I to jest odpowiedź na apel
świętego Pawła z listu do Rzymian z rozdziału 12. Tam do Rzymian 12, werset pierwszy. To jest taka właśnie, to jest też ciekawe, to nie jest rozkaz, to jest taka zachęta, to jest takie zaproszenie. Paweł mówi: zatem proszę was, bracia, także i siostry, proszę was przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, przez miłosierdzie Boże, na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bogu. A więc jak widać, ten rozum pozostaje, tak? Czyli nadal mamy w tej służbie rozmyślać, ale mamy rozmyślać nad tym, jak ja sam i to wszystko, co posiadam w moich rękach, tak przenośnie mówiąc, czyli wszystko wokół mnie, jak mogę używać tego wszystkiego jako ofiara dla Boga, jako człowiek oddany Bogu. I tutaj były dwa takie kozły. Jeden z nich pozostawał i działo się z nim wszystko dokładnie to samo, co z główną taką ofiarą Dnia Pojednania, czyli którą był cielec. Był to taki kozioł ofiarny właśnie, kozioł, z którym uczyniono wszystko dokładnie to, co z tą pierwszą ofiarą. Drugi ten kozioł miał nieco inną drogę. Był to tak zwany kozioł wypuszczalny albo kozioł Azazela. To był kozioł, który jeden z nich po prostu był składany w ofierze, drugi były nad nim też, były na nim położone ręce kapłaństwa, ale później on był wyprowadzany i właśnie usuwany tam na pustkowie. Jest to ciekawe, bo oba reprezentują ludzi, którzy poświęcili się Bogu, którzy postanowili się w pełni ofiarować. Jednak istniała pewna różnica. I właśnie w tej książce Cienie przybytku autor napisał o tym rzuceniu losu, że to zdaje się pokazywać, dowodzić tego, co Biblia mówi, że Bóg nie ma względu na osoby. Inaczej mówiąc, każdy mógł się stać ostatecznie wiernym kapłanem, członkiem malutkiego statka, czyli małej trzutki. Mógł stać się jedną z osób ujętych tym właśnie terminem oblubienica Chrystusa, albo członkiem tej drugiej grupy, dużo większej grupy, którą Biblia określa jako wielki lud. Ten wielki lud też był częściowo wierny, a częściowo niewierny. On potrzebował po prostu pewnego dodatkowego oczyszczenia. Nie mógł zdobyć takiego samego zaszczytu, takiego samego wyróżnienia przez Boga, jak ci, którzy mieli stać się kapłanami i królami świata z Chrystusem. Ale jednak, mimo tej częściowej niewierności, to po swoim oczyszczeniu także mieli stanowić, no właśnie, już na przyszłość takich lewitów już właśnie w czasie Królestwa Chrystusowego, takich pomocników, towarzyszy tych pierwszych, tych jeszcze bardziej oddanych Bogu, jeszcze wierniejszych. Jest to ładnie pokazane w tym, że oblubienica miała swoje druhny, swoje towarzyszki, które miały być razem z nią. Ale tutaj tylko powiedzmy tyle, że kolejny etap tego życia chrześcijańskiego to właśnie poświęcenie się Bogu na służbę, ta rezygnacja z własnej woli. I tu już widzimy pewne sprzęty miejsca świętego, świątnicy. Psalm 50, werset 5 mówi: zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. No i tym, co właśnie kapłani mogli ofiarować, co mogli ofiarować ci kapłani wieku Ewangelii, czyli ci właśnie pokutujący, wierzący i poświęceni Bogu ludzie, to było ich własne człowieczeństwo.
Ono było możliwe do przyjęcia przez Boga tylko dzięki krwi Pana Jezusa. Bo ta krew oczyszczała właśnie takich przyszłych kapłanów. I ładnie to też widać właśnie w tym, że jest tutaj pokazana również ta przyszła nadzieja, tak? Bo człowieczeństwo Jezusa ofiarowane na przykład jest już pokazane w cielcu, który był składany na tym ołtarzu, na dziedzińcu, ale wiemy, że Pan Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał, a więc w swoim tym arcykapłaństwie, jako już istota właśnie niebiańska, duchowa, on powstał, no ale jego ofiara została złożona. On poświęcił wszystko tutaj, swoje człowieczeństwo tutaj właśnie na ołtarzu. I kapłani, którzy weszli do miejsca świętego, mieli dostęp do takiego stołu, na którym w dwóch stosach było po 6 chlebów w każdym. Jest to bardzo ciekawe, bo znaczenie tych chlebów też pomagają ustalić prorocy. Księdza Jeremiasza w 15 rozdziale, w wersecie 16, prorok Jeremiasz mówi o słowach Bożych. Kiedy znalazłem słowa Twoje, zjadłem je. Więc znowu jest to Słowo Boże, ale w takich głębszych zarysach, których nie mogli zrozumieć ci, którzy do tego stanu właśnie kapłańskiego nie dotarli. I jeszcze jedna rzecz znajdowała się tam. Złoty ołtarz. Nie jedna, ale jeszcze dwie rzeczy. Ale jedną z nich był złoty ołtarz, na którym palono, ale tym razem już nie te właśnie ofiary. Już nie znajdowało się tam właśnie mięso tych zwierząt, ale tam znajdowało się kadzidło. Był to złoty ołtarz, na którym palono kadzidło. I kadzidło w Słowie Bożym i w objawieniu, i przez apostoła Pawła jest przyrównywane do modlitw, które są przyjemne Bogu, które jakby są takim zapachem dla Boga, właśnie czymś, co bardzo podoba się Bogu. Może jako taki przykład list do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 15. I apostoł Paweł właśnie w tym liście do Hebrajczyków dużo używa takich symboli, ponieważ byli to Hebrajczycy, czyli byli to, inaczej mówiąc, Żydzi, i oni bardzo dobrze znali tę symbolikę. Więc Hebrajczyków 13, 15, apostoł Paweł: składajmy Bogu ofiarę czci, wdzięczności ustawicznie. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Więc ta przyjemność u Boga wynika wtedy, gdy ktoś ofiaruje Jemu cześć, ofiaruje Jemu wdzięczność, chwałę oddaje z czystego serca, bo Bóg patrzy nie na to, co przed oczami, nie na to, w jakiej postawie będziemy się modlić, czy w jakim gronie i w jakim miejscu, ale na to, z jakim nastawieniem serca. Jeżeli w czyimś sercu jest prawdziwa pobożność, prawdziwa wdzięczność i oddawanie, wysławianie Bogu, wysławianie naszego Boga w Jezusie Chrystusie, to dla Boga jest to niczym no, kadzidło złotego ołtarza. Jest to też bardzo piękny obraz. No i wreszcie, też w tym miejscu świętym znajdował się taki oto właśnie złoty świecznik. On miał 7 ramion. To też pięknie przedstawia doskonałość Bożego Słowa. Wiemy, że w przysłowiach zapisano, że Słowo Boże jest doskonałe i siedmiokrotnie, jak srebro siedmiokrotnie przepławiane w ogniu. I świecznik oczywiście dawał światło, no, które miało przyświecać życiu kapłana, zarówno tego tam na pustkowiu, no, jak i to symboliczne światło miało przyświecać życiu poświęconego Bogu człowieka z tego właśnie wieku Ewangelii. W Psalmie 119, w wersecie
105 napisane jest: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp. Także tak jak chleby na tym stole, też właśnie jeszcze tylko taka ciekawostka, 6 i 6, a liczba ksiąg Biblii to właśnie 66 w dwóch rzędach. Jest to dosyć interesujące, ale nie ma też czasu tego rozwijać, więc chleby posilały kapłanów. One dodawały im sił do ich dalszej drogi, do ich dalszej służby. A świecznik wskazywał na to, jaki jakby jest kierunek dalej wędrówki. No, ale myślimy już o tej symbolice, więc to jest słowo oświecające drogę wierzącego, poświęconego człowieka co do poznania Bożej woli dla niego. Po prostu Bóg przez swoje słowo oświeca, no po prostu co mamy dalej czynić, daje nam drogę życia. Kolejna zasłona już do tego miejsca najświętszego i przejście przez tę zasłonę. Tam już znajdowała się właśnie tylko Arka Przymierza z jej sprzętami. Przejście tam to było przejście do miejsca obecności Bożej. To było przejście do najświętszego możliwego stanu. Inaczej mówiąc, to była już śmierć. To było już po tej stronie właśnie pierwszego tego przedsionka, tak, pierwszego pomieszczenia. No to cóż, człowieka wierzącego czekała śmierć. Ale ten człowiek, który tam w przybytku szedł dalej, no to on przechodził pod kolejną zasłoną i znajdował się po drugiej stronie. Więc mamy tu też pokazane zmartwychwstanie już w niebie, w duchowej, wspaniałej naturze, o której mówi drugi list Piotra, rozdział 1, werset 4. Drugi list Piotra, rozdział 1, werset 4. Zostały nam, i tu właśnie mówi już o kapłanach, tylko o tej najwęższej grupie, tej właśnie oblubieńcy Chrystusa, zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, czy najwyższej możliwej do uzyskania natury jakiejkolwiek istoty we wszechświecie. No i kiedy oni mieli tam wejść do tego miejsca przebywania Boga? Nie miało się to stać zaraz w chwili śmierci, ale w czasie paruzji Jezusa. Do tego czasu wszyscy, jest powiedziane o tych świętych, choćby o Szczepanie, że zasnął. Ale na powrót Jezusa w czasie jego paruzji oni mieli zostać obudzeni, podniesieni właśnie do tej godności takich istot najwyższej duchowej, najwyższego szczebla jakby duchowego i mieli razem z Jezusem panować przez 1000 lat. Objawienie, rozdział 20, werset 6. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu? Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i 1000 lat będą z Nim panować. Więc panowanie Chrystusa rozpoczyna się właśnie od tego, że On w swoim powrocie jako ta pierwsze takie jego dzieło, no to jest właśnie przywrócenie do życia tych śpiących świętych. Dlatego apostoł Paweł mówi, że ci żyjący nie mieli uprzedzić tych, którzy zasnęli w śmierci, bo tamci mieli być po prostu wzbudzeni no, w tym poziomie właśnie boskiej natury. Więc podsumujmy sobie taki przybytek na wiek Ewangelii, czyli właśnie na ten wiek chrześcijański. Tej świątnicy najświętszej, w tym miejscu najświętszym, no to jest cały czas stan boskich istot duchowych, niebiańskich. Tam był tylko Bóg. I tutaj, jak zaznaczyłem, od 33 roku, czyli od zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Jezusa, no także Jezus tam właśnie się znalazł. I przy jego paruzji
dołączyć miała do nich oblubienica Chrystusowa. Dalej kolejne to pomieszczenie, właśnie miejsce święte czy świątnica. No to stan rozwijających się, tych, którzy właśnie poświęcali się Bogu na służbę, jakby początkowo bez rozróżnienia, czy byli to ci poświęceni, którzy ostatecznie okazali się najwierniejszymi, czy ci nieco mniej wierni, którzy jednak oczyścili się. No później dopiero ten podział następuje. Stan tego dziedzińca, czyli tego otoczonego ogrodzeniem miejsca, no to jest stan usprawiedliwienia z wiary, ale jest tutaj obóz, który w tym właśnie czasie głoszenia Ewangelii przedstawiał całe chrześcijaństwo, ale tylko z nazwy, tak? Takie używa się słowa nominalne, czyli są to narody chrześcijańskie, z których głównie później byli pozyskiwani prawdziwie wierzący. Ale w większości, w różnych kościołach chrześcijaństwa, w całym tym nominalnym systemie chrześcijańskim, ludzie ci nie byli nawet usprawiedliwionymi z wiary, ponieważ nie mieli osobistej wiary w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. No i jeszcze było miejsce poza obozem, które może pokazywać właśnie, no szczególnie cały pozostający wokół świat, w którym przez długi czas nie było w ogóle nawet znane imię Jezusa. No, do dzisiaj istnieją takie miejsca, gdzie na przykład bardzo, bardzo trudno jest jeszcze dotrzeć z Ewangelią. I tak można się zastanowić właśnie, co jeszcze tu jest ukryte, dlaczego tak ważne w naszym czasie jest też przesłanie przybytku. Bo tutaj mamy na ekranie no, najwyższego kapłana, ale pomyślmy w ogóle o tym stanie kapłańskim. Jaki był cel stanu kapłańskiego? Czemu oni składali te ofiary? Czemu oni się siebie ofiarowali? I kto z tego miał skorzystać? I to wszystko jest ukryte w Biblii. Bo kapłani mieli przedstawić ofiary nie tylko za siebie, ale za lud, czyli za cały ten otaczający naród izraelski, aby uzyskać przebaczenie nie tylko dla siebie, ale też dla nich. Czyli cała ludność Izraela miała ostatecznie z tego skorzystać. Więc kapłani są takimi narzędziami Boga, których ostatecznym celem jest błogosławienie całego Izraela. I podobnie ostatecznym celem Boga nie jest nawrócenie garstki, którą można by właśnie tak z punktu widzenia tego przybytku określić kapłanami i lewitami, tylko celem Boga jest zbawienie całego Izraela, który z kolei no, przedstawia całą ludzkość, która ma też zostać dotknięta ofiarą Jezusa. Pismo Święte mówi o tym jasno, na przykład w liście do Hebrajczyków, znowu ten list do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 9. Tam czytamy już od 7. Tylko na chwilę uczyniłeś go mniejszym od aniołów, a ukoronowałeś go chwałą i dostojeństwem. Wszystko poddałeś pod jego stopy. To oczywiście mowa o Bogu i o arcykapłanie, czyli naszym Panu Jezusie Chrystusie. Gdy bowiem podporządkował mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu nie było podporządkowane. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, że wszystko jest mu podporządkowane. Widzimy raczej tego, który na małą chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, po to, by móc z łaski Bożej zakosztować śmierci za każdego człowieka. Więc Jezus Chrystus swoje życie oddał nie tylko za kapłanów i lewitów, ale oddał za każdego człowieka i ostatecznie jemu ma być podporządkowane każde stworzenie, każdy człowiek tutaj na ziemi. No nie tylko na ziemi, to jeszcze, skoro jesteśmy przy tym, to jeszcze zobaczmy list do Filipian, rozdział 2, werset, od wersetu 9.
o tym, jak po ofierze złożonej przez naszego Pana, która jest opisana u Filipian 2 od wersetu 5 do 8, to werset 9 mówi, dlatego też Bóg wielce go wywyższył, Jezusa, i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Więc jest to wyniesienie Jezusa do tej właśnie boskiej natury, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. I jeszcze z pierwszego listu Jana, rozdział 2, werset 2, 1 Jana 2:2. Jezus Chrystus jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Więc w Księdze Kapłańskiej, w tej księdze, z której najwięcej tutaj dzisiaj znaleźliśmy informacji, to one są praktycznie w całej tej księdze rozsiane, tutaj szczególnie rozdziały 9, 16, to czytamy tam, że najwyższy kapłan już po złożeniu tych wszystkich ofiar tego właśnie dnia pojednania, tego szczególnego święta, które było w Izraelu, przebierał się ze swoich szat ofiarniczych w szaty czci i chwały, czyli tutaj widzimy te po prawej, no i wychodził, przynosząc błogosławieństwo całemu ludowi. I tutaj widzimy w tym obrazie ostateczny cel Boga, że ten ostateczny cel to jest uczynienie całej ludzkości Bożym ludem. I jak czytamy w Księdze Objawienia, rozdział 21, werset 3, to tutaj apostoł Jan mówi w wizji i usłyszałem donośny głos mówiący od tronu, oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. Więc ostatecznie tymi usprawiedliwionymi, tymi oddanymi Bogu, nie będą tylko ci, którzy w wieku Ewangelii wchodzili na dziedziniec, wchodzili do miejsca świętego, ale także cała ludzkość, która stanie się w tym czasie takim wielkim obozem Bożym, czyli obozem Izraela. I piękne są obrazy biblijne, które na to wskazują. No bardzo ładne jest w Księdze Zachariasza, 14 rozdział cały. Kiedyś też mieliśmy taką prezentację. Ona jest na stronie badaczybiblii.pl pod tytułem Dolina Bożych Gór. Ale tutaj zwróćmy uwagę na wersety 20 i 21, czyli Zachariasza 14 rozdział, 20 i 21 werset, bo to nam potwierdza, że ostatecznie zbawienie dotknie całego ludu, czyli wszystkich narodów ziemi. Jak czytamy, w owym dniu nawet na dzwoneczkach koni będzie napis poświęcone dla Pana albo poświęcony Panu, a garnków w domu Pana będzie jak czasz ofiarnych przed ołtarzem. Każdy garnek w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu zastępów, tak, że wszyscy przyjdą składać ofiary. No i można by tu dużo znowu wersetów, zwłaszcza przypomina mi się ten psalm, który mówi, że wszystkie narody pójdą i będą chwalić Pana. No a tutaj widzimy jakby taką proroczą zapowiedź tego. I to, co dzisiaj przedstawiłem, to jest taki wstęp do przybytku, bo no, przybytek wiąże się z wieloma innymi tematami Biblii. No także z tym, co rozważaliśmy na jednym spotkaniu, gdy mówiliśmy o dniu powrotu Jezusa. Tam mówiliśmy o tej obecności Jezusa jako niewidzialnej istoty w czasie paruzji, na początku jego tej obecności, kiedy już podejmuje pewne działania jako król. Jeżeli te działania podejmuje, no to znaczy, że jako król, jako arcykapłan, jako ten, który ujmuje władzę, najpierw krusząc ten niesprawiedliwy, pochodzący od szatana porządek, który panuje obecnie, no to znaczy, że boski plan przenosi się już jakby ze sfery tego miejsca świętego i tego przybytku otoczonego
tymi właśnie zasłonami i dociera do obozu. Jeżeli żyjemy w takiej właśnie wczesnym okresie już obecności Pana jako właśnie duchowego władcy, no to Jezus już wybrał swoją oblubienicę. I jeżeli tak jest, no to znaczy, że żyjemy bardzo blisko Królestwa Bożego na ziemi i że mamy wiele do zrobienia, wiele służby do podjęcia tutaj właśnie w obozie pośród tych pokoleń izraelskich. To też znaczy, że chociaż obserwujemy wokół nas czas ucisku, no, który narasta tak naprawdę od już można powiedzieć 100 lat, bo mieliśmy dwie wojny światowe, potężne wstrząsy, rewolucja na całym świecie. No, coś, co zmierza tak naprawdę już nie do zatrzymania, jest ten upadek po prostu następujący obecnego porządku na świecie. Ale to też znaczy, że koniec tego wszystkiego, no, będzie wspaniały, bo końcem tego wszystkiego będzie już królowania Chrystusa w chwale. Taki czas, który no, ujrzą już wszyscy ludzie, ponieważ jego bardzo ważnym elementem będzie wskrzeszenie umarłych i przyprowadzenie ich do tych czasów odnowienia wszystkich rzeczy, do rozpoczęcie tego 1000-letniego dnia sądu, tego czasu już otwartego dla wszystkich ludzi. I jedno jest pewne, że ten przybytek na pustkowiu to nie jest jakaś taka stara sprawa, to nie jest taki niepotrzebny dzisiaj opis. Tutaj mamy pokazaną drogę osób, które poszły za Jezusem, były wierne i stały się kapłanami i królami razem z Jezusem. I ogólne te zasady z tego przybytku są nam pomocne dzisiaj w naszym chrześcijańskim rozwoju. Bo dla nas też jedyna droga, jedyne kroki, które możemy sami wykonać, no to jest zrozumieć, że jesteśmy grzeszni, upadli, że nie podoba nam się nasz stan i stan tego świata i ruszyć w stronę jedynej drogi, którą przygotował Bóg. A tą jedyną drogą i tymi jedynymi drzwiami dla owiec, które chcą się znaleźć w tym Bożym ludzie, no to jest Pan Jezus Chrystus. I tu nie ma innej drogi. Nadal powinniśmy patrzeć na Jego krzyż, na Jego sprawiedliwość, na Jego wspaniały przykład dla nas, ale też na moc Jego odkupienia. No i nadal możemy wszystko nasze, to co mamy w rękach i nas samych oddawać w ręce Boga. I dzięki przybytkowi też to wiemy, że boski plan nie dotyczy jedynie kapłanów, nie dotyczy jedynie stanu tych lewitów, tej grupy szczególnej, ale całego ludu, czyli dla nas, myśląc na nasze czasy, dla całego świata. I dlatego możemy opowiadać Ewangelię jako taką prawdziwie radosną nowinę. Możemy tak ją zwiastować, jak zwiastował anioł w Ewangelii Łukasza w rozdziale 2, wersecie 10, gdy no, przemawiał do pasterzy: nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu. I już ostatni z tych slajdów. W Królestwie Bożym każdy chętny i każda chętna osoba znajdzie swoje miejsce i swoją rolę, swoje zadanie. Jest to przepiękny też obraz, że w Izraelu, tak jak lewici pomagali kapłanom, tak byli też tutaj pokazani Netynejczycy, dosłownie to słowo znaczy oddani, którzy pomagali lewitom. Nieraz nie ma takiego słowa w polskich tłumaczeniach Netynejczycy. Pojawia się na przykład słudzy świątynni, netinim, tak z hebrajskiego. I oni na przykład nosili wodę i rąbali drewno. Oczywiście, jak się spodziewamy, jak to w Słowie Bożym, to wszystko ma swoje głębsze znaczenie, które też może kiedyś omówimy. No ale to, co chciałbym podkreślić, to jest właśnie to, że w boskim planie zbawienia jest miejsce dla każdego z nas i jest wielka radość ze strony naszego Stwórcy, no kiedy przez Jezusa Chrystusa przychodzimy, kiedy oddajemy chwałę Bogu i kiedy służymy Bogu, no tym wszystkim,
kim jesteśmy i co posiadamy. I oby to dobre słowo Boże mogło napełniać po prostu nasze okolice, byśmy mogli służyć właśnie jako takie światła, które Bóg posyła w różne miejsca, tam gdzie jest to potrzebne. Starajmy się też o nasze oczyszczanie przez słowo, ale kiedy nawet upadamy, kiedy nawet zauważamy mimo już lat na tej drodze pewne upadki i braki, to za każdym razem patrzmy na ten ołtarz i patrzmy po prostu na naszego Pana. Dziękuję za Waszą cierpliwość.